Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku, a dzisiaj będę wymieniał piastę koła przedniego w Oplu Astra G. Więc zapraszam do oglądania. No i dobra, czemu będę wymieniał tą piastę? Ponieważ tutaj się świeci błąd ABS-u i nie działa prędkościomierz. Jakby ktoś miał takie objawy, no to jest do wymiany właśnie piasta koła lewego, bo tam jest właśnie czujnik od prędkości. Jak widzicie, troszkę już porozbierałem, ale pomyślałem sobie, że zrobię taki mały poradnik, jak wymienić taką piastę, bo może komuś się przyda. Pokażę Wam, jak to zrobić z tej strony, bo z drugiej mam już koło zrzucone. To co? Podnosimy samochód do góry, zrzucamy koło i tutaj jest taka śruba w środku i tam jest takie zabezpieczenie przez środek. Musimy to wyciągnąć. No i co? Z powrotem zakładamy koło, spuszczamy samochód, dociskamy do ziemi to koło. I co? Zakładamy klucz. 30. I odkręcamy po prostu na spuszczonym samochodzie, żeby było dociśnięte, bo jak będzie w powietrzu, to nie odkręcimy, bo się koło będzie kręciło. No i dobra, jak już odkręcimy tą śrubę, zrzucimy sobie koło, to musimy ściągnąć zaciski hamulcowe. Tutaj mamy takie dwie śruby, o zobaczcie, tutaj jest jedna, na dole druga. I do tego potrzebujemy takie torksy S2 T45 i po prostu wkładamy je tutaj. Tutaj, o, jak widać, i odkręcamy. Odkręcamy, wyciągamy później te śruby. Tak wyglądają. I ściągamy cały zacisk. No i kładziemy go tam gdzieś z tyłu, żeby nam tu nie przeszkadzał. Teraz musimy sobie odkręcić tą śrubę tutaj, w tarczy hamulcowej. I to będzie S2 T30. Taki torks. Wsadzamy i odkręcamy. Śruba odkręcona, więc teraz ściągamy tarczę i mamy tą naszą piastę tutaj. O, zobaczcie. Dałem troszkę lepsze światło. Dobra, teraz skręcamy kierownicą maksymalnie w lewo. O, zobaczcie. Robimy tak. I teraz potrzebujemy gumowy młotek. I teraz bierzemy gumowy młotek i bijemy tutaj w tą śrubę. No i tak, musimy sobie odkręcić te trzy śruby takim kluczem. Ale jest mały problem, bo nam tu przeszkadza przegub. I musimy sobie najpierw cofnąć przegub, wyciągnąć go i dopiero będziemy mieć dostęp do tych śrub. No i zobaczcie, udało mi się cofnąć cały przegub. No i teraz mam dostęp do tych śrub i próbujemy je odkręcać. Może dam radę. Dobra, dwie śruby już odkręciłem. Patrzcie, jakby ktoś nie miał takich kluczy, o takich, na tą śrubę, to może po prostu próbować odkręcać 14 oczkową, też pasuje. Ja właśnie teraz odkręciłem. No i bierzemy się za to ostatnio. O, tutaj jest. O, tutaj widać właśnie. Jak już odkręcimy te trzy śruby, to wtedy bierzemy młoteczek i tu tak pobijamy w koło tej piasty i ona powinna nam ładnie zejść. O, tak, o, zobaczcie, i już ją mamy razem z łożyskiem. No jak widzicie, wróciłem z miasta, zakupiłem nową piastę. No i co, będziemy ją montować jakoś tutaj powolutku. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i zobaczcie, nowa piasta już założona. Śruby podokręcane. No i co? Zakładamy tarczę i skręcamy dalej. Tarcza już założona. Pamiętajcie o tej małej śrubce tutaj. No i co? Bierzemy teraz zacisk hamulcowy. Zakładamy na tarczę. O. No i co? Wkręcamy śrubki. Te śrubki wkręcamy tutaj z tyłu. Dwie. I działamy dalej. O, tutaj mają być te śrubki, o, tutaj z tyłu. Tutaj, jedna i druga. Zacisk założony, teraz robimy taki myk. Wpychamy tu śrubokręt i dokręcamy tą śrubę. I kręcimy. Dostajemy w komplecie takie zabezpieczenie. Tu mamy taką dziurkę. No i musimy to zabezpieczenie, o, tutaj wsadzić. I po prostu z tej strony zagiąć to. Tak to ma wyglądać, zobaczcie. No i co?
Teraz zakładamy koło, opuszczamy auto, odpalamy, no i patrzymy, czy wszystko działa. No i dobra, odpalamy go. Zobaczymy, czy to coś pomogło, czy jednak nie. No i zobaczcie, żadnych błędów nie ma. Spuszczę ręczny, czyli naprawione. No i zobaczcie, prędkościomierz zaczął działać. Czyli jak u was wystąpi taka awaria, że będzie się świeciła kontrolka ABS-u i prędkościomierz nie będzie działał, czyli to jest wina czujnika w piaście lewego koła. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.